Siemanko, witam Was. Kolejny pijany rowerzysta. Dzisiaj 29 stycznia, godzina 18.45, więc już ciemno. Ja wjeżdżam do Parku Południowego Wrocław i jedziemy z koksem. Zastanawiałem się, o czym miałby być ten następny materiał, w sumie nie wiedziałem i sobie myślę, że tak pokrętnie może nadal znowu gdzieś tego Hitmana wcisnę, bo skończyłem trzeci epizod, trzecią mapę, czyli Marrakesz. Jest wymaksowana, jest wbity rekordzik wśród znajomych. Był on mniej problematyczny niż poprzednim, bo sama plansza okazała się bardziej przystępna. Zaliczyłem nieuchwytny cel, swój pierwszy. Poprzedniego mi się nie udało, a ten był drugi, do którego przystępowałem. Pierwszy, który zaliczyłem. No, ale to tylko tak wtrąceniem, bo tak naprawdę to chciałem powiedzieć może trochę o tej przyszłości piwnej recenzji, tak, całego kanału. Mam tak, mam do nakręcenia trzy filmy, właściwie trzy materiały chciałem nakręcić. Pierwszy materiał to są piwne bąble. Już mam zrobioną wszystkie rozpiskę, pytania zapisane. Wstępnie je przejrzałem, pomyślałem nad niektórymi powiedziami, więc tak naprawdę tylko się zebrać i nagrać. Problem w tym, że nie mam piwka i za bardzo czasu. Wiecie, no nie będę tłumaczył zagadnienia braku piwa, bo nie ma sensu. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad dwoma materiałami. Jeden to będzie najlepsze gry poprzedniego roku i to będzie materiał taki sam, no podobny, czyli urojona kubka wstydu. Czyli gry, w które nie zagrałem w poprzednim roku, a chciałbym, bo wydają mi się bardzo dobre. Czyli takie trochę wróżenie z fusów, pogadanie sobie o czymś, tak po prostu, lubię coś takiego. A trzeci materiał, no to by było gry, na które najbardziej oczekuję w tym roku. No i przydałoby się może czwarty materiał o tym, jakie gry rzeczywiście najlepsze zagrałem w poprzednim roku, niekoniecznie te, które wyszły w poprzednim roku, czy 2017. No. Nie wiem, najlepiej by było, gdybyście mi teraz pod filmikiem napisali, że nie macie nic przeciwko filmom bez piwka. No bo jeżeli miały być w miarę szybko, to musiały być bez piwka. Tak jak mówię, kwestii braku piwa nie będę chwilowo wyjaśniał, nie ma sensu. Natomiast taki jest, że tak powiem, myk, że tak by musiało być, jeżeli to miało być w miarę szybko i chcielibyście jakieś nowe materiały. A co dalej? Co dalej? Jeszcze jest inna opcja, po to robienie materiałów. A mianowicie chciałbym zrobić przerwę. Takie trochę wstrzymanie, nie zawieszenie kanału. Bo nie chodzi o to, że znudziło mi się robienie materiałów, czy mam przesyt, czy chciałbym to zakończyć, mam dosyć. Nie. Powód jest zupełnie inny, a mianowicie chciałbym trochę w inną dziedzinie pójść. Znaczy, że tak powiem, nie będę miał czasu na granie, jeżeli chciałbym to zrobić. A mianowicie, chciałbym obejrzeć dwa anime. Właściwie to nawet więcej, ale tak myślę sobie, żeby te dwa rzeczywiście się nie skusić. Czyli Full Metal Alchemist i myślałem nad pierwszym Gundamem, bo nigdy go nie widziałem. Chciałbym dokończyć opowieści z Mekańskiego Pogranicza, bo opuściłem książkę gdzieś w okolicach chyba trzeciego tomu i chciałem do niej wrócić, rzeczywiście przysiąść i skończyć. Chciałbym również przeczytać coś znowu Pratchetta. Bo już dawno miałem postanowienie, żeby przeczytać wszystkie książki Pratchetta. I zacząłem i niestety skończyłem, no bo tak jest u mnie z czytaniem książek właśnie, że gry mnie od tego odciągają. A ja też prowadząc kanał, bo gdybym nie prowadził kanału i nie miał, że tak powiem, takiego psychicznego bata nad sobą, to pewnie bym czytał, ale no trzeba ograć, żeby coś wam opowiedzieć, prawda? Więc tak to wynika. Dobra, teraz przytniemy, bo droga, wyjeżdżam z parku.
Dobra, lecimy dalej. A więc tego czasu jest nie za dużo i musiałbym go jakoś dzielić. A zupełnie nie trafia do mnie fakt, że godzinkę sobie czytam, godzinkę sobie gram. No nie potrafię tak. Jak siadam, to gram, jak siadam do filmu, to oglądam film, ale jak się skończy, załóżmy, jak siadam do serialu i mam już czas, że tak powiem, po skończeniu jakiegoś odcinka, to albo włączam następny, albo rezygnuję i idę wcześniej spać. Nie ma tak, że dzielę ten czas mój poza media. Pewnie część z Was może sobie pozwolić na posiadówy 3-4 godzinne. Dla mnie standardem jest 4 godziny, 2 godziny takiego czasu wolnego na jakieś tam hobby, jakąś kulturkę. 2-3 godzinki, z reguły 2, bo gram między 22 a północą. No czasami zdarza się, że 3 są, ale to naprawdę rzadko. W weekendy też to do 4 maksymalnie rośnie, także czasu na granie nie mam dużo. Więc jeżeli chciałem do tego jeszcze coś właśnie poczytać czy obejrzeć, to tak naprawdę też muszę się odrywać. No i ja sobie właśnie myślę, że może by zrobił sobie jakiś taki takie 2 tygodnie przerwy od grania, a to by z kolei poskutkowało brakiem materiałów może na 4 tygodnie. Ale z drugiej strony może bym nagrał te właśnie materiały, które wspominałem, gdzie tak naprawdę grać nie muszę, tylko mogę coś opowiadać. Teraz im się kurwa zachciało. Jak tak, to po tej ulicy kurwa nikt nie jeździ. Ale jak ja teraz nagrywam, to nie, to muszą. Dobra. Także tak. No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tak sobie chciałem pogadać. A może też napiszcie, czy właśnie akceptowali. O, jeszcze kurwa. Krosem niech przejedzie, zajebiście. Także napiszcie, czy interesowałyby Was materiały bez piwa. No bo jeżeli nie, to nie, no wiadomo, no to jest dla Was i jeżeli sobie tego życzycie, to postaram się przynajmniej w części dostosować. A jak się nie będzie dało, to się nie będzie dało, no co dużo mówić. Jest jeszcze jedna rzecz, do której mnie strasznie ciągnie. A mianowicie ciągnie mnie do Monster Hunter World. O ile jak grałem w betę, tak... No tak... Fajnie, ale nie fajnie, tak niby spoczko, ale nie do końca. Ale jak sobie myślę, że mógłbym usiąść sobie przy stacjonarnej konsoli na telewizorze i tak seteczkę godzin wbić, kraftując sobie nowe zbroje, ale to by było dobre. Najlepszym rozwiązaniem by było, jakby wpadła mi jakaś kaska, ale niestety kaska nie wpadnie. No bo tak sobie nawet przeglądałem, estymowałem, kiedy wpadnie kolejna kaska z reklam z YouTube'a. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale ja tam mam złożone reklamy, tam coś mi wpada. Ale tak naprawdę przy tej oglądalności, którą ja generuję, to są przychody rzędu... kurczę, między 10 a 20 zł miesięcznie, z tym, że musicie wiedzieć, że wypłacić to można tylko i wyłącznie, jeżeli łączna kwota przekroczy 300 zł. I tak naprawdę ja poprzednią wypłatę tych środków miałem chyba 1,5 roku temu. Więc tak naprawdę, jeżeli będę utrzymywał to, co teraz się dzieje, jeżeli w miarę to nadal się będzie tak rozkładać, no prawdopodobnie mniej więcej na kolejną zimę będę rzeczywiście coś mógł z tego zakupić, coś mi wpłynie. Mam troszkę środków odłożonych, no ale niestety są dwie chęci. Jedna chęć zagrania w Monster Hunter World, a druga chęć taka przemożna, mocna, wielka i nie do pokonania, to jest chęć zagrania w Red Dead Redemption 2 na premierę. No i co jak co, ale już niestety nie zaryzykuję. Już zaryzykowałem trochę kupując Hitmana. No i niestety jestem tak na styk. Więc jeszcze będę dołożyć do tego Red Dead Redemption. Wiecie, pewnie dla sporej części z Was, bo większość z Was jest pewnie dorosłymi już ludźmi, którzy sobie zarabiają kaskę. To wydatek tam 250 zł w którymś tam miesiącu, w czerwcu, to tam wiecie, to możecie sobie pozwolić. No, u mnie to niekoniecznie jest tak fajnie różowo.
że mogę sobie w każdym miesiącu wyskoczyć, ale ten temat już był poruszany, nie ma co go więcej poruszać. Co jeszcze? Ja tak to odczuwam, nie wiem jak wy to będziecie odczuwać i jak to tak naprawdę ja usłyszę za parę godzin, jak będę montował ten materiał, że wydaje mi się, że zdziepko lepiej jest z wymową, ale też jadę wolniej. Ale to może mi się tylko wydawać, bo tak naprawdę ten mikrofon fajnie, no fajnie bądź nie fajnie zbiera. Może za dużo zbiera, może będę musiał pomyśleć na tym, żeby go przyczepić gdzieś bardziej, wiecie, w okolicach klatki, bo mam tak naprawdę, mam koło szyi. Więc może te 20 cm zrobią dużą różnicę, a wtedy może też znowu nie będzie zbierał głosu, tylko będzie zbierał szumy. No nie wiadomo, teraz też może być trochę gorzej, ale w poprzednim materiale uciąłem, bo myślałem, że wiatr będzie słychać, a nie było go słychać, więc zobaczymy, zobaczymy. Dobre jest to, że nie zapomniałem o tym, żeby nagrać, bo rano rzeczywiście mi się przypomniało, że ma być pijany rowerzysta. No i pijany rowerzysta jest. Zrealnie nie mogłem tego nagrać, bo jechałem jedną drogą, bo musiałem zajrzeć do apteki. Ale teraz się udało, jest droga tam nieuczęszczana, która pozwala na takie fanaberie. Także co? To będzie chyba tyle. No, nie wiem jak często będą same materiały. Fajnie by było, gdyby się udawało 5 dni w tygodniu nagrywać i od razu publikować. Czyli teraz nagrywam na 29, a odcinek się ukazuje przed północą 29. No, z reguły wcześniej. Ale załóżmy, że koło tego. Fajne jest to, że mało mam do obróbki. Takiej, mimo wszystko w wideo i sama konwersja, jak już w sensie klikam play, konwertuj, czy tam zrób, to sam ten proces trwa dłużej na filmiku. A dwa, że tam trzeba troszkę mimo wszystko coś tam poprzestawiać, poukładać, oddzielnie dźwięk obrobić. A tak naprawdę tu jest tylko dźwięk i dodaję do niego jakiś obrazek, żeby wszedł na YouTube, a więc łatwiej to wychodzi. Więc jest to trochę łatwiejsze w tworzeniu. No zobaczymy. Dwa pytanka do was jeszcze może, o to będę musiał trzy pytania. Trzy pytania, kurczę, z reguły tego nie robiłem, no ale chuj tam. Powiedzcie mi, jakie anime z takich znanych serial, chodzi mi o serial, byście mi polecili. Ja trochę oglądałem tego niedużo, ale jak się będę powtarzać, to spoko. Także to. A drugie, kurde, wyleciało mi z głowy. Cholera. Co to miało być? Co to miało być? A właśnie. Jak wiecie mniej więcej, jak bez inwestowania w własną stronę, w własny serwer, publikować materiały na iTunesach, to weźcie mi podeślijcie jakiegoś linka, jakiś poradnik, bo próbowałem z SoundCloudem, ale tam był ten problem, że było ograniczenie ilościowe, nie pamiętam, polegające na długości materiałów, czy na ilości materiałów. W każdym razie dlatego właśnie przestała się pojawiać tam korelacja. Bo na przykład właśnie pojawiała się na SoundCloudzie, który miał fajną opcję, że od razu publikował to na iTunesie, ale niestety no to powodowało, że pojawiła się blokada, którą musiałem tak jakby, żeby przebrnąć przez to dalej, musiałem coś zapłacić. A ja bym chciał darmowo, no bo po co? Więc jeżeli macie pomysł, wieści jakieś, gdzieś przypadkiem coś wiecie, dajcie znać. Bo nie mam swojego serwera i mieć nie będę, więc może tak, żeby jakieś tam coś tam podpiąć pod iTunesy, żeby tam podcastik, jako podcastik się pojawił, pijany rowerzysta. No fajnie by było chyba, nie? Jakbyście wchodzili do apki podcastowej i sobie zaciągali odcineczek. Dobra, ja już powoli dojeżdżam do domu, trochę samochodów było, mam nadzieję, że dzisiaj to przeżyjecie. Nie wiem jak tam z oddechem i szumami, ale bądźmy dobrej myśli, trzymajcie się, na razie.